Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, tak modliłem się i myślałem nad tym, co uczynić tematem naszych rozważań. I patrząc tak na krzyż Zbawiciela, krzyż, który szczególnie powinien stawać przed oczy w czasie tego Wielkiego Postu, uświadomiłem sobie, że często zapominamy o tym, co go trzymał przybitym do tego krzyża. I pewnie powiemy miłość. Tak to prawda, Chrystus nas kocha, tylko co współczesny człowiek sobie dzisiaj z tym robi? Ale jest jeszcze coś. To, dlaczego cała ta historia zbawienia ludzkości miała miejsce. O tym, co my dzisiaj doskonale umiemy sobie wytłumaczyć, zlekceważyć, przemilczeć, zapomnieć. To, co już dzisiaj nie budzi tak wielkiego naszego lęku, przynajmniej niektórych. To, na co dzisiejsza nasza wrażliwość zmalała, żeby nie powiedzieć, zniknęła. Wiecie już pewnie, o czym chcę powiedzieć. O grzechu. Ale nie o byle grzechu, ale o grzechach wyjątkowych i niepowtarzalnych głównych. Dlaczego o nich? Ponieważ one powodują inne grzechy, inne nasze wady. Ponieważ wszystko, co tylko inne człowiek jest w stanie wymyślić, pochodzi od nich. Moi kochani, popatrzmy na ukrzyżowanego i dostrzeżemy 7 ran. Dwie ręce, dwie nogi, bok, głowa poraniona od cierni, plecy pocięte od latów. My skupmy się dzisiaj na głowie. Chrystusowa korona była upleciona z gałązek krzewu cierniowego, którego ostre kolce mogły przenikać aż do kostnej kości czaszki. Nie był to więc wieniec, jak często ukazujemy na krzyżu, ale rodzaj kasku czy nawet czepca, który otaczał obwód głowy Jezusa łącznie z jej sklepieniem. Ta korona spowodowała około 70 głębokich i silnie krwawiących, niezwykle bolesnych ran utych. Rozdarte zostały żyły, tętnice, na czole, w skroniach, w tyle głowy, na karku, strumyki, krwi popłynęły z ran. Ewangelia podaje, że Pana Jezusa bito trzciną po tak ukoronowanej głowie. Było to coś w rodzaju bambusowego kija zdolnego do zadawania ran. To spowodowało nowe rany i cierpienia. Pan Jezus miał koronę cierniową, również na krzyżu. Skupmy się więc na sprawach, grzechach dotyczących naszego rozumu, myśli. Tego, co szczególnie rani głowę Chrystusa. Tego, co za każdym razem wbija w Jego skronie kolejny kolec, kolejny cień. A więc gdzieś pycha za matką grzechów. Moi drodzy, jeśli chodzi o kwestię zbawienia, mojego i Twojego zbawienia, to Pan Bóg da sobie radę ze wszystkim. Bez względu na to, jakich głupot i dziadostw, mówiąc kolokwialnie, byśmy w życiu nie dopuścili. Bo jak mówił jeden święty, wolę wpaść w ręce Boga niż ludzi, bo Bóg ma miłosierdzie. Jest to jedna rzecz, przy której Pan Bóg jest bezsilny, która może mu przeszkodzić w zbawieniu Ciebie i mnie. Moi kochani, jeśli Ty i ja uwierzysz, że jesteś wielki, jeśli uwierzysz, że jesteś wielki i ważny, Pan Bóg będzie bezsilny. Gdybym teraz podszedł do każdego z Was, siostro i bracia, z mikrofonem i zapytał, czy jesteś wielki, ja gdzie to, proszę księdza, a czy jesteś ważny, gdzie ja ważny, ale gdyby dziś zadzwonił do Ciebie kolega albo koleżanka i powiedziała, że nie może Cię zaprosić na weekend za tydzień, gdyż ma innych gości, co? Oczywiście mamy wersję oficjalną. Tak się nie robi, nie fair, brak kultury, ale w istocie chodzi o mnie tak załatwić. Ona i jednym telefonem. Przecież byliśmy umówieni. Ktoś jest ważniejszy ode mnie. Oto i nasza wielkość. To podobnie jak słyszymy, że gdzieś miała miejsce katastrofa. Jakiś wypadek, nieszczęście i my pełni oburzenia. Często w rozmowach to słyszeć. Jak Pan mógł? Jak mógł dopuścić do takiego nieszczęścia, skoro ja bym nie chciał takiej katastrofy?
dlaczego Pan dopuszcza? Moim zdaniem nie powinno tak być, a Pan dopuszcza i mnie to denerwuje. Nasza wiara jest wręcz absurdalna. W katolicyzmie jest ważna cecha pokory, a ona jest bardzo mocno związana z cechą, cnotą humoru. Dlatego, że wówczas możemy widzieć świat we właściwym świetle. Dzięki niej widzimy siebie takimi, jakim jesteśmy. Kochani, to, że człowiek jest śmieszny, wcale nie oznacza, że nie jest ważny. Gdyż nam się kojarzy, że jak będziemy śmieszni, to nie jesteśmy ważni. Jak nas Pan Bóg nie stworzył takimi śmiesznymi, to nas nie będzie kochał. Moi drodzy, a niemowlak, najśmieszniejszy w domu, najważniejszy. Miny robi, palec sadzi sobie z nogi do ucha, drugi do nosa, taki rozkoszny cyrkakułkowa. Przecież on dla rodziców jest najważniejszy. I my jesteśmy śmieszni. Śmieszni w każdym milimetrze. Nasze rozmowy są śmieszne. Nasze miny są śmieszne. Nasze obrażanie się jest śmieszne. Nasze myśli są śmieszne. Nasze plany są śmieszne. Nasze kłamstwa są śmieszne. Co nie zmienia faktu, że jesteśmy dla Boga tak ważni, że pomógł za nas śmierć na krzyżu. Kochani, rozradować się w Panu Bogu. Kto dzisiaj rano wstał i podziękował, dzięki Ci Boże, że mogłem się obudzić. Przy myciu zębów, dzięki Matko Boża, że jestem sprawny. Że przede mną kolejny piękny dzień. Kto nie marudził, ale rozradował się. Niebo jest, Kościół jest, zbawienie są. A gdzie idziesz dzisiaj? Do Kościoła. Kto się raduje? Przecież jak kupimy samochód albo telewizor, to jeszcze przed snem lecę w piżamie zobaczyć, czy mi czwórka odbiera, jeśli jeżdżę. Jak mąż kupi samochód, to jeszcze wieczorem go przepalić i sprawdzić, czy działa silnik, bo tak fajnie równo chodzi. Tak mruczy. Drodzy, a dlaczego o tym mówię? Ponieważ, moi kochani, rozradować może się tylko człowiek mały. My czasami się tak uśmiechamy półgębkiem. Gdzieś tam sobie tak żartujemy, uśmiechniemy się, zasłonimy twarz, ha, ha, ha. Tak się śmieje nastolatka. Nieraz ktoś się zapomni, rozśmieje się, wybuchnie śmiechem, śmieszna sytuacja, ho, ho, ho. Stoluje swój śmiech. O, moi kochani, kiedy człowiek się śmieje, przepraszam za określenie, kiedy ryczy ze śmiechu, wówczas odsłania się cały, jaki jest. Głowa do góry, odrzuca ją, rozchłonione oczy, nie panujemy nad sobą, jesteśmy prawdziwi. Ale nagle sobie przypomni, oj, tak się śmiać nie wypada. A żeby się śmiać, trzeba być małym. A jeśli ktoś jest wielki, to on się uśmieje. Ale jak ktoś się przerzuci, jak drugiemu się nie wiedzie, to on ma wtedy radość szczerą, głęboką. I pewnie są takie osoby, których bardzo interesuje życie innych, ale nie z troski. Nie z troski. Tym bardziej na pewno takich nie ma. Natomiast mieć radość z innymi, przede wszystkim właśnie śmiać się z samego siebie, trzeba być człowiekiem bardzo małym i bardzo pokornym. I chrześcijaństwo jest religią radości. Chrystus mówi wyraźnie, chcę, aby radość wasza była pełnia. Ja nie wiem, czy ktoś ze zgromadzonych nas tutaj zna w ogóle pojęcie, uczucie pełnej radości. Bo nawet jak jest chłopak na imprezie z dziewczyną, tańczą i sobie przypomnią, ale rachunek zapłacę. Radości pełnej nie ma. Jest się na sylwestrze, na imprezie, ale rano będę miał kasę. Radości pełnej nie ma. Nie ma radości, gdyż każda radość ziemska się kończy. Każda radość ziemska ma swoje konsekwencje. A Jezus chce nam dać radość pełną, nawet bez rysy. Ale to trzeba być mała. Moi drodzy, zauważmy. Dawid jako król wjeżdżał do miasta na osiołku. Święta rodzina uciekała do Egiptu na osiołku. Jezus wyjeżdżał do Jerozolimy na osiołku, nie na koniu. Dlaczego? Bo koń to dostojeństwo. Jak jedna dziewczyna opowiadała, księże, jak ja jadę na koń, to się czuję taka dumna, patrzę na wszystkich z góry.
sobie husarię pod Wiedniem na osła. Dlatego chrześcijaństwo jest taką często dzisiaj nieciekawą religią, bo ono osadza nas na osiołku. Na osiołku się jedzie, to są bardzo odporne i mądre zwierzęta, ale nie da się wywyższyć. Chrześcijaństwo cię po ludzku nie wywyższy. Chrześcijaństwo nie zrobi cię na ziemi wielkim. Wszyscy będziemy, jesteśmy mali. Ty, ja, biskup, papież, każdy z nas musi iść do spowiedzi, wypowiedzieć formułkę. Wszyscy jesteśmy ustawieni w posłuszeństwie, a współczesny człowiek tego nie lubi. New Age, tajemne minerały, tajemnicze cyfry, ręce do góry, wizje, nieartykułowane słowa, dźwięki wydobywane z siebie. Ja mam władzę, ja mam siłę, to jest religia. W kościele różaniec, koronka. Co to za religia? Dlatego święty Paweł mówił, chrześcijanie, gdzie są wśród was wielcy ludzie? Wybaczcie mi, moi drodzy, ale my tutaj jesteśmy takim dosyć zwykłym zgromadzeniem. Trudno nam o radość, bo jesteśmy wielcy, bo jest nam ciężko. Żeby być radosnym, trzeba być małym, trzeba się osłonić. My tak często dziś powtarzamy, że jest dużo hipokryzji, masy, przyjmowania pust. A dlaczego? Bo nasza pycha mówi nam, bądź taki, bo jak mnie to się ośmieszysz. Bo jak mnie, to nie będziesz się liczył. Wyśmiał cię ktoś kiedyś? To jest lekcja. To jest sprawdzian, czy tak naprawdę jesteś mały. Może pamiętasz, jak poszedłeś do tablicy, huknąłeś jakimś tekstem, nic z tego, nic złego, cała klasa śmiechu, nauczycielka popłakała się ze śmiechu. Jak się wtedy czułeś, czułaś? Jak się czuła twoja pokora? Jak się czuła twoja pycha? Dlatego, moi kochani, w życiu nam nie idą pewne rzeczy. Żebyśmy się stali mali, proszę mi uwierzyć. To, że my na przykład zachorujemy na grypę, przeziębimy się, to nie są takie wielkie choroby, na które się umiera. A często chodzimy wściekli. Bo ja sobie zaplanowałem cały tydzień, a tu masz. We wtorek moje plany ktoś pokręcił. Zaplanowałem sobie, że kupię czerwoną bluzkę. Poszłam do galerii, akurat nie było czerwonej. Jestem po prostu wściekła, bo królowa Kasia, Martyna i Iwona jechała ze swojego domu do centrum, do miasta, do galerii. Ona już sobie wyobrażała, jak mi wygląda, a tu nie ma. Te codzienne, drobne sprawy doprowadzają nas do szewskiej pasji, że coś nie idzie tak. Politycy nas wkurzają, program telewizyjny, radio, samochód, bo nie chcą odpalić. Ale nie dlatego, że się zepsuł, tylko że on się zepsuł. Nie. Moi drodzy, to podobnie jak uczę w szkole i pewnego dnia stoję na korytarzu, oczywiście to nie było w tym barku, na dyżurze podchodzi do mnie mama i jednego z jeszcze wtedy gimnazjalisty, gimnazja, i tak sobie rozmawiamy, że śnieg zimny, że deszcz pada i temat zeszedł na nauczycieli i ona mówi w pewnym momencie tak, że ta nauczycielka, proszę księdza, to jest wspaniała. I on powiada, oczywiście wszyscy nauczyciele są wspaniali. Nie. Ona jest wyjątkowa, bo ona to umie z moim synem się dogadać. Dzięki niej na konkurs poszedł. Naprawdę kobieta na poziomie. Za miesiąc, może półtorej, znów spotykam tą matkę i znów coś tam przyjemnie rozmawiamy. I ona mówi, a wie ksiądz, teraz to się wszystkim w głowie przewraca. Tej nauczycielce też tego odbiło. Taka złośliwa się zrobiła. Miesza się ta nauczycielka w wychowanie mojego syna. Naprawdę wszystkim się w głowie przewraca. Ona się już chyba starzeje. Otóż docieram do szkoły i co się okazuje? Chłopak został przyłapany na paleniu. I co? Ona mi śmiała zwrócić uwagę. Ona od mojego synusia coś chciała. Ona mi. Mój kochani, pokora. Tylko człowiek mały jest w stanie przyznać się do błędu. Tylko człowiek mały z mądrej krytyki, a to nawet nie było krytyki, tylko ratowanie chłopaka wyciągnie dobro. Ale ona mi. Moi drodzy, to podobnie, jak mi się to szalenie podoba, tłumaczenie, jak się kogoś przyłapie na kłamstwie. Tak jak już miałem kilka razy, że kogoś Pan oddał moje ręce. I mi się to podoba, jak delikwencie tłumaczy, bo on chciał co innego powiedzieć, zrobić, bo on miał słabszy dzień, bo to nie on
przyjdziemy do Boga ze szczerą skruchą, głową spuszczoną, to On nam wybaczy, zapomni. Podobni ludzie. Jest to historia prawdziwa. Ciotka z wujkiem zabili świniaka. Załadowali całą zamrażarkę i myślą sobie spokój na kilka miesięcy z kupnem mięsa. Ale mieli synka. Mały Rafałek bawił się i widział tam taki fajny czerwony przełącznik. I ta lampeczka była taka, jak się przełączało, to gaśnie i się świeci. A tata uczył, że prąd trzeba oszczędzać. To wyłączył. A ponieważ były mały, nikt się nie zorientował, dopiero jak zaczęło brzydko coś pachnieć, wszystko do wyrzucenia. I co? I tata wziął pas, idzie do syna, cały nabuzowany testosteronem, rozgniewany. I co idzie? Dziecko zapłakane, oczy czerwone, główka zwieszona i słowa: tatusiu, ja nie chciałam, przepraszam. A tata co? Rzucił pas, przytulił syna, ocierając mu łzy. Już nie płacz, nic się nie stało, ale drugi raz tak nie. Pokora rozbraja. Moi drodzy, ile byśmy w życiu uniknęli problemów i kłopotów, jeśli byśmy zamiast dumy, pychy i swojej śmiesznej buty wbili się w pokorę. Ale szczerze, nie podrabiano. Ile byśmy byli mieli lżej, ile mniej innych grzechów na koncie. Pokora to prawda, błogosławieni i szczęśliwi prostaczkowie, bo oni mało ważą, im jest lekko. Moi drodzy, wystarczy popatrzeć dziś na śluby. Ja nie krytykuję, tylko podaję jako przykład. Jak wymyślanie młodych nie ma końca. Wszyscy są pięknie poubierani, pani i pan młody, nawet goście. Panie ubrane szalony, panowie w garniturach, smokingach. Widać, jak uśmieją wydobyć z siebie uśmiech, choć cały czas kontrolują. Czy guzik nie pękł przy marynarce? Panie, czy szpilka się nie złamała? Czy oczko na rajstopach nie poszło? Czy rakiet jeszcze trzyma fryzurę? Ludzie wyglądają elegancko, ale są tak spięci, tacy sztuczni w swoich ruchach. Wiecie, dlaczego my jesteśmy tacy zmęczeni? Bo my chodzimy na co dzień na duchowych szpilkach i za ciasnych ubraniach, żeby podkreślić swoją figurę przed ludźmi. Człowiek błogosławiony jest lekki. Wiecie, dlaczego my chodzimy tacy napięci i sztywni? My, siostry i bracia, nosimy na sobie konstrukcję. Konstrukcję, którą sami sobie wykonujemy wokół siebie. Wszyscy, myślę, że widzieli kiedyś konstrukcję mostu z metalu. On jest taki dostojny, ciężki, masywny, ale ma też określony tonaż, który może udźwignąć. I my też. Tu na koleżankę się obraziłam. A ponieważ się na nią obraziłam, to będę dla niej dobry, żeby swoim dobrym ją pogrążyć. I przez to jeszcze będę oddziaływać na mojego kolegę, który kiedyś powiedział swojej matce, co powtórzyła mojej mamie, że ja jestem jakaś dziwna. I ja poza tą dziwną to dam. Więc dla tej będę dobra, dla tego będę zły. Tylko żeby mi się nie pomyliło. I nosimy taką konstrukcję drutu na głowie. Jesteśmy sztywni, ale za to jacy pewni siebie, jacy poważni, jacy skupieni na sobie. No bo ciągle muszę myśleć o tym, aby się nie pomylić, dla kogo mam być miły, a dla kogo nie. Ale kiedyś nie wytrzymamy. Bo jak mózg mamy określony tonaż udźwigu, tak i my. A Bóg mówi, wyzwolić cię z tego, to ci to zdejmę, ale na początku się z ciebie pośmieję. Zdejmę ci to, ale przez to, że na początku będziesz musiał iść do kogoś, kogo nie lubisz i poprosić go o pomoc. O, i tu też jest praca nasza pokora, że muszę iść do mojego brata i siostry i przyznać się, że nie daję sobie rady. Oczywiście to chwilowo sobie nie daję rady, bo zaraz będę dawał sobie radę. Oczywiście musisz mi pomóc, ale pamiętaj, że ja tobie wielokrotnie też pomagałem. Cały czas kombinujemy. Jak wyglądamy? Jak postrzegają nas inni? Próbujemy być Panem Bogiem, próbujemy Go zastąpić. Pewien Polak ksiądz pojechał do Włoch do duszpasterstwa i po 3 miesiącach kursu języka odważył się odprawić pierwszą mszę świętą w języku włoskim. Pozdrowienie na początku mszy świętej po włosku brzmi In signore sia con voi. A jemu się sia z sia pomyliło i powiedział: niech Pan Jezus zjeżdża z wami na sankach, a dzieci odpowiedziały: i z Duchem Twoim. I on nie wiedział, o co chodzi. Cały kościół ryczał. Mówił: stary baran.
Nie wiedziałem, czy mam skończyć, czy co, czy już pobłogosławiłem, czy istoczenie zrobiłem. Jaka jest wielkość nasza, że często po latach czegoś się wstydzimy. Jak po 20-30 latach jakoś szczeliłeś kawę na studniówce i poprowadziłeś poloneza do łazienki, to dziś robi ci się gorąco, kiedy ktoś ci to przypomni. Mówisz, nie mów tego. Cicho bądź. Widzisz, jaka jest nasza wielkość. Ale jak zobaczysz u kogoś swoje śmieszne zdjęcie, zniszczy je, skasuj je, bo ja wielki nie mogę mieć takich kompromitujących zdjęć, a to źle wyszło. Nie ten profil, nie to światło. Kochani, każdy z nas chce być wielki. I to nie jest grzech. Wręcz przeciwnie. Jezus obiecał uczniom, że będą robić większe rzeczy niż on. Pytanie tylko, jak być wielkim nieśmiesznie, a jak być nieśmiesznie wielkim. Ofiarować siebie Panu Bogu. Rzecz osoba ofiarowana Bogu zaczyna istnieć, jakby przekraczała swoje możliwości. Tylko Bóg wie, ile z nas da się wydusić wielkości, a jest jej dużo. Jeśli Jemu się oddamy, On nas tak rozwinie, jakbyśmy się sami nigdy nie rozwinęli. Oddaj się Jemu. Panie Boże, jutrzejszy poniedziałek jest Twój, oddaję siebie. Bogactwem chrześcijanina jest doświadczenie nędzy. Wielkość to bycie małym. Cieszę się wszystkim, co prowadzi mnie do Pana Boga. I sukcesem, i porażką. Hura, udało się, Pan dał, że wziąłem taka Boga. Niestety, pycha jak każda dobra, płodna matka ma swoje dzieci, w tym przypadku córy, i to takie fest córy. Oto i imiona. Duma, poruszność, samolubstwo, zarozumiałość, plotkarstwo, faryzejska obłuda. Jedne bogactwem, drugi sprytem, inny intelektem, inny sportem, ale aby być wielkim. Jest tych córek jeszcze wiele. Niektóre bezpośrednio z nią spokrewnione, inne adoptowane, albo nie były jednym ojcu. Ale jest niesamowicie głodną matką. Czasu by nam brakło, ta 50 kazań, aby ją mówić, choć trochę zgłębić, a dopiero w paru minutach. Dlatego ja będę się jeszcze do nich odwoływał w naszych rozważaniach, ale tylko do wybranych. Kochani, naprawdę kręcimy niesamowicie. Rzadko kogo w dzisiejszych czasach stać na prostotę. Tytuły, dyplomy, dyplomacje. Ja Cię pochwalę dziś, Ty mnie jutro. Ja Cię utytułuję, Ty mnie. I takie dane ogólne. Prostaczkowie są obdarowani ogromnym darem, wyjątkowym darem cieszenia się tym, co ma. I może to jest remedium na naszą codzienność. My nie umiemy się ucieszyć tym, co mamy, bo jesteśmy wielcy, a uważamy, że to, co mamy, mamy za mało. Największym prostaczkiem świata był i jest Jezus Chrystus, dla którego dzisiaj się tu gromadzimy, który swoją głowę podłożył, abyś mógł zrzucić na siebie wszystkie Niego, wszystkie te swoje konstrukcje. Chrystus daje się wszystkim, swoje ciało, nie ma za ile, za co, ale po prostu jest i żyj i wzrastaj w łasce. Kochani, zadanie domowe. Wróć do domu, uklęknij przed krzyżem, może być przy wieczornej modlitwie, albo lepiej na świeżo. Popatrz na twarz, głowę Jezusa i spróbuj policzyć, ile ran zadałaś. Dasz radę? Nie. Ja też nie dam rady. Dlatego popatrz i powiedz po prostu przepraszam. Ze szczerego serca. Przepraszam i chcę to zmienić. Chrystek chce dziś porzucić swoją śmieszną wiechę. A kochani, w następnych naszych rozważaniach spróbujemy sobie powiedzieć, co ma wspólnego zazdrość i chciwość z handlem rodziców z dziećmi i kto na tym handlu